Mosty przenoszą nas z miejsca na miejsce. Ludzie nauczyli się je budować wieki temu. Na początku były to niepewne konstrukcje z kamieni, drewna lub korzeni drzew. Obecnie mosty stały się wspaniałymi strukturami zdolnymi do utrzymania ogromnego obciążenia. Buduje się je ze stali, betonu, lin, a nawet szkła. Wiele z nich biegnie kilometrami przez góry, jeziora i rzeki. A jednak niektóre z nich są tak dziwaczne i straszne, że nie każdy odważy się postawić na nich nogę. Mam lęk wysokości, więc pozwólcie, że złapię się czegoś mocniejszego i zaczynamy. Numer 1. Most Chesapeake Bay, Maryland. Ten most łączący wschodni i zachodni brzeg Maryland został nazwany najstraszniejszym mostem w Ameryce. Na pierwszy rzut oka ciężko jest zrozumieć, dlaczego ten piękny projekt zyskał tak niepochlebną reputację. Możecie się tak zastanawiać, dopóki nie dotrzecie do tego długiego na 7 km mostu i nie zaczniecie po nim jechać. Konstrukcja unosi się 57 metrów nad powierzchnią wody i ponoć przy złych warunkach pogodowych ze środka mostu nie widać brzegu. Wszystko to tworzy upiorne odczuwanie pewnego stanu zawieszenia. Ale nie ma co panikować, za $30 możecie wynająć specjalną usługę transportu samochodu na drugi brzeg. Numer 2. Podniebny most Langkawi, Malezja. Ten długi na 125 metrów most jest najdłuższym zakrzywionym wiszącym mostem świata. Znajduje się 661 metrów nad poziomem morza między górskimi szczytami, a widoku z niego trzeba po prostu doświadczyć. Najciekawszy w moście jest umieszczony na jego środku szklany panel podłogowy, dzięki któremu możecie zobaczyć wierzchołki drzew znajdujące się pod wami. Poza tym wisi on na wysokości około 100 metrów nad ziemią i jest zawieszony na wysokim na 72 metry słupie, z którym łączy go tylko 8 lin. To zdecydowanie nie dla mnie. Numer 3. Most Royal George, Colorado. Ten most nosił tytuł najwyższego mostu na świecie od 1929 roku, kiedy został zbudowany, aż do 2001, kiedy chiński most Leung-Hwa-Hi pobił ten rekord o 5,8 metra. Ale nawet dziś jest to najwyższy most w Stanach Zjednoczonych. Nie ma co się dziwić, w końcu wisi on na wysokości 305 metrów nad poziomem rwącej rzeki Arkansas. Przez most Royal George można podróżować samochodem w godzinach jego otwarcia, ale ciężarówki i autobusy mają zakaz wjazdu. Jeśli chodzi o pieszych, każdy może przespacerować się po tej stalowej konstrukcji pokrytej 1292 drewnianymi deskami. A jeśli zapierająca dech w piersi wysokość mostu nie jest dla Was wystarczająco ekscytująca, zawsze możecie spróbować skoku z niego na bungee. Nie dzięki, panie przodam. Numer 4. Wiadukt Millau, Francja. Najwyższa tego typu konstrukcja na świecie zdaje się dryfować nad wąwozem rzeki Tarn w południowej Francji. Długość mostu wynosi 2460 metrów, a jego najwyższy punkt wznosi się na wysokości aż 343 metrów nad ziemią. Projekt, który kosztował $445 milionów, nadal zalicza się do najbardziej imponujących osiągnięć inżynierii. Najwyższa część mostu przewyższa o 19 metrów wieżę Eiffla. I dlatego w czasie mgły kierowcy mają wrażenie, że podróżują w chmurach. A tak na marginesie, ograniczenie prędkości na moście zmniejszono niedawno ze 130 na 110 km na godzinę. Zbyt wielu podróżujących zwalniało na wiadukcie, żeby porobić zdjęcia. Numer 5. Most Ubein, Myanmar. Jest to jedna z najdłuższych i najstarszych kładek z drzewa tekowego na świecie. Poza tym jest też prawdopodobnie najczęściej fotografowana. Za mostem Ubein kryje się pewna historia. Został on zbudowany około 1850 roku z drewna zebranego z byłego Pałacu Królewskiego. Ta kładka o długości 1209 metrów biegnie nad powierzchnią jeziora Taunthaman i jest popularna szczególnie w lipcu i sierpniu, kiedy poziom wód w jeziorze jest najwyższy. Niestety dziś 1086 filarów mostu jest już dość starych i zaczynają się rozkładać. Co więcej, niektóre z nich odczepiły się już od podstawy i utrzymują się w miejscu tylko dzięki prętom je łączącym. To nie brzmi zbyt bezpiecznie. Ja chyba podziękuję. Czy zaryzykowalibyście spacer po tym wyjątkowym moście? Dajcie znać w komentarzach. Numer 6. Szklany most Hongjiagu, Chiny. Jeśli jesteście zwolennikami rozrywki z dreszczykiem emocji, wpiszcie ten most na swoją listę.
ten najdłuższy szklany most na świecie, który otwarto w 2017 roku, wisi nad malowniczym kanionem chińskiej prowincji Hebei. Długa na 488 i wysoka na 213 metrów kładka jest zbudowana z 1077 szklanych paneli. Jest praktycznie rzecz biorąc przezroczysta i może się Wam wydawać, że przechadzając się nią chodzicie w powietrzu. Most posiada w zanadrzu specjalne efekty. Wyobraźcie sobie, spacerujecie na wysokości równej 66-piętrowemu budynkowi i nagle most zaczyna się kołysać. Wszystko dzięki nośnym linom, które sprawiają, że ruch konstrukcji przyciąga tak wielu turystów. Moja rada? Spakujcie pieluchy. Numer 7. Szklany szlak. Góra Tianmen, Chiny. Zaczyna mi się kręcić w głowie, gdy tylko spojrzę na ten szklany most zwisający z urwiska na wysokości 1430 metrów nad ziemią. Trasa kładki nie jest jakoś szczególnie długa, bo wynosi około 61 metrów, ale widoki, które tam na Was czekają, zapierają dech w piersi. Każdy, kto wchodzi na most, musi założyć specjalne antypoślizgowe nakładki na buty. Co ciekawe, ich głównym celem jest utrzymanie szkła w czystości, a nie zapobieganie, no wiecie, poślizgom. Więc jeśli macie nerwy ze stali, to przygoda dla Was. Jeśli nie, na szczęście Narodowy Park Tianmen często pokrywa gęsta mgła, która skutecznie maskuje otchłań znajdującą się pod Waszymi stopami. Numer 8. Most Eshima Ohashi, Japonia. Jest to największy stały most w Japonii, mimo że wygląda bardziej jak skomplikowana kolejka górska dla kierowców. Jego konstrukcja posiada niesamowicie strome wzniesienia po obu stronach i na pierwszy rzut oka można zwątpić, że normalny samochód jest w stanie się tam dostać. Dzięki takiej stromej budowie możliwe stało się przepłynięcie statków i łodzi pod mostem. Jest on wysoki na 44 metry i długi na około 1,6 km. Wyobraźcie sobie tylko przejazd po moście podczas burzy. Koszmary gwarantowane. Numer 9. Most Storsøy Sundet, Norwegia. Miejscowi nazywają tę konstrukcję pijanym mostem i chyba domyślacie się dlaczego. Jego długość wynosi tylko 259 metrów, ale zakręt mostu, który sterczy nad Morzem Norweskim, wywołuje zabawną wizualną iluzję u kierowców. Kiedy zbliżacie się do konstrukcji, wydaje się, że most prowadzi donikąd. Jest to jednak tylko iluzja optyczna stworzona przez stopień rozpiętości mostu. Z drugiej strony w czasie brzydkiej pogody może tam być dość niebezpiecznie i to nie jest żart. Numer 10. Siedmiomilowy most Florida Keys, USA. Co ciekawe, znajduje się tam nie jeden, ale dwa mosty. Obecna wersja siedmiomilowego mostu została ukończona w 1982 roku, a cała konstrukcja kosztowała około 45 milionów dolarów. I kiedy ten długi na 10 km most został ukończony, stał się jednym z najdłuższych na świecie. Obok nowej konstrukcji biegnie także drugi, dużo starszy most. Został on ukończony w 1912 roku i działał do 1935 roku, kiedy huragan Dnia Pracy poważnie go uszkodził. Dziś mogą z niego korzystać tylko rowerzyści i piesi. Jaki jest najbardziej imponujący most, który dotąd widzieliście? Myślę, że należy tu wspomnieć także o wiszącym moście Capilano w Vancouverze. Rozciąga się on na długości 137 metrów nad kanionem, ma wysokość 70 metrów i kołysze się na wietrze. Nie, na ten też się nie wybiorę. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest Wasz typ. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie filmik znajomym. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby przenieść się na jasną stronę życia.